Dominik. Cześć. Obejrzałem ostatnio filmik Tigera. Dwa ostatnie. A teraz mieliśmy długi weekend tak zwany. Mamy w zasadzie, ja pracuję w ten weekend. Święto Niepodległości. Nie zajmowałem się za bardzo filmowaniem. Miałem ustawione filmy do przodu i... Ale obejrzałem dwa ostatnie filmiki Tigera. I teraz tak. Szkoda, że Tiger zdecydował się zdemaskować po prostu moją głęboką, konspiracyjną współpracę z Genkiem. Geniu, pozdrawiam cię serdecznie. Dziękuję za wszystkie ściśle tajne materiały, które mi podesłałeś. A także jestem pod wrażeniem profesjonalizmu, z jakim odkopałeś dowody z dzieciństwa El Patrona Tigerona. Materiały, zdjęcia na twoją całą narrację i opowieść. Link do tej historii właśnie umieszczę pod spodem, bo film warty jest mojego czasu na pewno. No i ze smutkiem muszę powiedzieć, że niestety Tiger nas po prostu zdemaskował. Trudno. Także jak już wiecie, to takie trochę były wygłupy i żarty. Par filmików wcześniej po prostu powiedziałem, że chcę zbadać granice, co nie można tak powiedzieć. I zdecydowanie dotknąłem jakiejś granicy. Na pewno. Wiecie, że w Stanach Zjednoczonych około 10% społeczeństwa rzekomo, ja nie wiem, czy to są prawdziwe dane, nie kwalifikuje się nawet do tego, aby wcielić ich do armii Stanów Zjednoczonych, ponieważ mają za niskie IQ i nie są w stanie nawet wykonywać rozkazów, prostych poleceń. Trudno. Bardzo mi się podoba internet, bo w internecie to jest naprawdę taki dziki zachód. To jest naprawdę takie, wydaje mi się, lustro, które pokazuje nam stan rzeczy na dzień dzisiejszy, nas wszystkich. No jest różnie, nie? Są wspaniałe rzeczy, ale są też przeciwieństwo jego. Dlatego nie wiem, czy cokolwiek więcej już będę nagrywał, jeżeli chodzi o sprawę skażonych herbaków oraz rozwijanie działalności zorganizowanej przez El Patrona Tigerona. Ja się tylko zastanawiam, czego ten Marek pojechał do Polski teraz po 20 latach. Oglądam filmik Tiger z Markiem. Maruniu leci do Polski, a nie znam tego Marka. Ale zaczynam podejrzewać, że nie dość, że proceder, po prostu rynek już jest tak nasycony skażonymi robokami, że El Patron Tigeron proponuje, prawdopodobnie próbuje rozszerzyć działalność na Polskę. Kto to wie? I wysyła swojego wysłannika. Ja nie wiem, ja nie chcę nawet w te szczegóły zachodzić. Powinienem zostać po prostu zachować powagę. Więcej się w te sprawy nie mieszać, bo tylko po prostu namieszałem. Człowiek nie może się już trochę powydurniać. Mi się podoba to, jak się ma taki trochę dystans, stosunek samokrytyczny do samego siebie. I nie chodzi się z tyczką od fasoli w dupie. Cały czas. Poziom spada kamery. I tyle, także zakończę tą sprawę z całego serca po prostu, zwłaszcza po obejrzeniu poprzedniego filmiku, w którym chwyciło mnie za serce, gdy zrozumiałem, jak, w jakiej głębokiej zbrodni się dopuściłem, doprowadzając do płaczu po prostu El Patrona. Ja nie wiem, czy to jego zdolności aktorskie, czy Meryl Streep się u niego powinna uczyć, czy co, ale byłem głęboko, głęboko poruszony i zruszony. I nie wiedziałem, że tak byłem w stanie po prostu go skrzywdzić. Wobec tego postanowiłem uciąć całą sprawę. Więcej już na ten temat nie będzie. Chyba że pojawią się jakieś nowe dowody w sprawie. Wtedy nie wiem, czy będę w stanie się opanować, aby
nowy materiał dowodowy często potrafi być podstawą do tego, aby nawet otworzyć zamknięty przewód, więc sądowy, więc ja nie wiem. Na razie zejdę do podziemienia. TW Bezmuch schodzi do podziemia. Także tyle. Dziękuję serdecznie za uwagę. Tiger, żółwik od Bezmucha. Tiger, żółwik od Bezmucha. Zrobił nam się tu zwierzyniec. Dobrze wyszło. Jak będziesz miał po prostu okazję i chęci, to się w Chicago, wiesz, wybierzemy. Jak będziesz w Chicago, to się odezwij. Wybierzemy się na Malinę do Marka. Do mojego Marka ulubionego. I usiądziemy, wypijemy, pogadamy, wymienimy się poezją. Ja tam trochę pogram na harfie, może ty wyciągniesz bierki, będziemy grali. Obejrzymy wspólnie zachód słońca. Także tak, żeby było ciekawie. To ja jadę na Lubartów. Na razie, bye.